Cześć, witajcie w pogadankowym odcinku o Warobots. W tyle będzie gameplay z mojego drugiego konta. No co, już pewnie po tytule w sumie widzicie, że mam coś do powiedzenia, także nie będę przedłużać i po prostu lecimy z tematem. Przez ostatni miesiąc nie nagrywałem nic. Powiedzmy, była taka przerwa z moich prywatnych powodów. I w tym czasie też trochę myślałem w sumie o przeszłości kanału, jak i w sumie mojej, że tak powiem, kariery w Warobots. I doszedłem do wniosku, że zwyczajnie odchodzę. Odejście z YouTube'a w sumie łączy się głównie z odejściem z Warobots. Zakładałem ten kanał głównie z myślą o tym, że będę właśnie Warobots nagrywać. No, a skoro będę opuszczać Warobots i za bardzo w sumie nie chcę nagrywać innych gier, przebranżować kanału nie chcę, no to decyduję się po prostu odejść z YouTube'a również. No i tak, żeby wszystko jakby chronologicznie zacząć, no to dlaczego odchodzę z Warobots? Po pierwsze, od pół roku, gdzieś tam od końca czerwca zeszłego roku, zacząłem grać w inną grę. W grudniu zeszłego roku również jeszcze do tego inna gra doszła. I Warobots swoją drogą po prostu tak samoistnie zeszło na tam dalszy plan. I tu mówiąc dalszy plan na myśli, mam bardzo daleki plan. Praktycznie w Warobots nie grałem. Moja aktywność coraz bardziej zbliżała się w sumie do zera. I to chyba widać w sumie po szybkości progresowania mojego konta, że no z perspektywy czasu w sumie za dużego progresu nie było od na przykład tam nie wiem no do tej pierwszej połowy po prostu zeszłego roku. Praktycznie w ogóle konto nie zaprogresowało. Troszkę wydałem kasy i na przykład właśnie z tego minus wyszedł z wajrami, ale poza tym to w sumie żadnego większego upgrade'u nie było. Druga sprawa, zdecydowałem po prostu nie poświęcać tyle czasu na Warobots, co kiedyś poświęcałem. Potrafiłem grać po 2 godziny, co w sumie dla mnie to było całkiem sporo. No teraz praktycznie po prostu nie chcę już w ogóle grać. Warobots mnie zwyczajnie męczy, nudzi i za dużo czasu ode mnie wymaga tak naprawdę Warobots jako gracza. No tak połowicznie free to play, połowicznie low spender, żeby w ogóle móc się jakoś tam utrzymać w lidze, czy po prostu móc jakoś tam komfortowo grać, no to Warobots ode mnie wymaga po prostu za dużo czasu. Bym musiał w skali miesiąca poświęcać dziesiątki godzin, żeby móc tak naprawdę komfortowo grać. Z tym się wiąże brak ogniw, co w ogóle nie pomaga. No i tak by to wychodziło, że ja po prostu nie chcę tyle czasu poświęcać, nie chcę mi się zwyczajnie nerdolić w grę, która po pół godzinie gry potrafi mnie już zmęczyć. I też no, po prostu nie chcę grać, w której nie mam zabawy, nie bawię się dobrze. Bo wychodzę z założenia, że gry są po to, żeby ludzi bawić, a jeśli gra mnie nie bawi, no to coś jest nie tak. Dodatkowo właśnie ta męcząca meta. Wychodzą rzeczy coraz bardziej potężne, coraz bardziej OP. Jak na przykład Aether, nowe bronie do tytanów, nie wiem, Finder, Mars. To wszystko jest coraz trudniejsze po prostu do walki. I co z tego, że na przykład z Marsem się już zaaklimatyzowałem po czasie, tam gdzieś już po 3 miesiącach w miarę zaczynałem znosić tą z nim sytuację. Jak pojawił się taki Mars, który przypomniał mi o tym bólu walki z wymaksowaną metą, kontem, które, no mówiąc szczerze, było bardzo zaniedbane pod względem poziomów. No, jest to po prostu męczące, stąd się też bierze ten brak zabawy w Warobots dla mnie. Że nie odnoszę już tyle radości z grania w tą grę, co kiedyś. Jest coraz ciężej po prostu, tak. No, sprzęt, który mam, był dobry powiedzmy 1,5 roku temu, a teraz jest z dnia na dzień coraz słabszy, tak. Roboty moje są wolne. Akurat szybkich robotów w sumie nie mam, nadających się do użytku. A meta jest coraz szybsza, coraz bardziej wytrzymała i po prostu, wiecie, nie jestem w stanie za tym nadążyć. Moje fundusze mi nie pozwalają za tym nadążyć. Czas, jaki poświęcę na Warobots, nie pozwala mi za tym nadążyć. I takim ostatnim, myślę, głównym powodem są
patche, update'y, które Pixonic wprowadza, które są po prostu zjebane. Na przykład chcą wprowadzić ulepszalne drony. No kurwa, po co? Drony są w sumie w porządku, tak jak teraz są, nie licząc może tych tarcz fioletowych, ale do nich myślę idzie się przyzwyczaić, one nie są aż tak tragiczne czasami. Jeśli użytkujecie je, to naprawdę bardzo je sobie cenicie. Narzekają na nie chyba gracze tylko tacy, którzy mają, wiecie, rzeczy pokroju Fighter MK3, Panzer MK3 i po prostu nie wiedzą, co to jest moduł Shieldbreaker, który no, jest przydatny i po prostu mają, wiecie, za duży DPS i dlatego tak narzekają na te tarcze w sumie, bo bardzo często i bardzo szybko je aktywują. Ale tak poza tym w sumie no to drony były okej. No i właśnie, no te patche, wracając do nich już, ulepszalne drony mnie wkurzają, bo ulepszalne drony równa się więcej czasu do poświęcenia, żeby te drony doprowadzić znowu do jakiegoś porządku. W dodatku nie wiemy jeszcze, z tego ja się przynajmniej orientuję, nie wiadomo jeszcze jakie będą, jak będzie to w sumie do końca działać, jakie umiejętności będą mieć drony. Więc też nie jestem do tego co do końca z tym przekonany, jak to będzie wyglądać, czy to w ogóle będzie już takie F2P friendly, żeby mieć drona. Na przykład też widziałem pogłoskę, że Pixonic będzie planowało wprowadzić pilotów dla Tytanów, co brzmi jak dla mnie absurdalnie, biorąc pod uwagę to, jak potężne Tytany potrafią być i wystarczy sobie tutaj tylko wziąć na przykład takiego Luchadora czy Minosa z Vayrami, wyobrazić i już to jest cholernie potężne w wielu sytuacjach. No a teraz sobie dodajcie na przykład, że taki Luchador będzie mieć, nie wiem, tam 10% HP więcej na przykład z umiejętności pilota, nie? No, to brzmi naprawdę potężnie i z jednej strony bym się z tego cieszył, bo Tytany wreszcie by działały jak Tytany, a nie po prostu jak przerośnięta kupa metalu z dużą ilością HP. Tak naprawdę z Vayrami dopiero Tytany też jakkolwiek nabierają znaczenia z tego słowa, w takim sensie, jakim to powinno być. No i no. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że jeśli by takie coś zostało wprowadzone, czyli piloci dla Tytanów, no to znowu masa czasu, masa kasy do poświęcenia, żeby to doprowadzić do stanu używalności. No ja po prostu tego nie będę chciał robić. Nie będę miał na tyle wystarczającej psychy zwyczajnie, żeby takie rzeczy móc robić. No i to by było chyba na tyle z powodów, dlaczego odchodzę z Warobots i teraz YouTube. No po pierwsze, nie gram w Warobots, no to nie nagrywam Warobots na YouTube'a. I jak już mówiłem wcześniej, nie chciałbym nagrywać innych gier, ponieważ miał być to kanał stricte dla Warobots. Brakuje mi również motywacji i nie zrozumcie mnie źle. Ja się cieszę, jak widzę, że filmy, które tworzę, są oglądane, ktoś to skomentuje, ktoś to polubi. No ale w gruncie rzeczy w sumie jakichś takich zachęcających komentarzy nie ma. Ogółem, no, z tymi komentarzami też jest ciężko, bo tak naprawdę święto było dla mnie, jak ktoś skomentował film. No i też straciłem motywację w sumie patrząc na to, że kanał w ciągu ostatniego roku w sumie za bardzo się nie rozwinął, tak praktycznie stał w miejscu. Coś tam troszkę do przodu poszedł, ale mimo wszystko stał w miejscu. I mi się to nie podobało i no, nie było to na pewno zachęcające. No ponadto jest w sumie trudno nagrywać Warobots dla polskiej widowni. Na angielskim YouTubie może by to było trochę lepiej, może bym się tam gdzieś wybił, coś tego, tego. Ale nie, no nie ma na to szans po prostu. I polska widownia jest o tyle trudna, że Polacy nie oglądają YouTube'a po polsku, po prostu jeśli chodzi o Warobots. Myślę, że no wszyscy po prostu ciągną raczej do takich YouTuberów jak tam, nie wiem, AD Gaming, Mani, i niezależnie czy ktoś lubi Maniego czy nie, to nie można mu odmówić, że jest oglądany. No i co? I ludzie oglądają Maniego, a nie oglądają polskiego YouTube'a, nie? I właśnie w związku z tym faktem, no po prostu polski YouTube nie jest oglądany, brakuje wyświetleń, no i brakuje w sumie ludzi, dla których warto byłoby nagrywać, no bo bądźmy szczerzy, wam zadam takie pytanie retoryczne, czy chciałoby wam się nagrywać na YouTube'a, tak po prostu, o, dla, może
nie wiem, 10 osób, które w sumie regularnie oglądają, coś może skomentują, może nie, ale widać, że jakieś tam może 10 wyświetleń regularnie i dość szybko się pojawia w statystykach, a reszta gdzieś tam z czasem przychodzi po tygodniu, po miesiącu, no to takie pytanie wam zadaję, czy wam by się chciało? No w każdym razie mi się w sumie nie chce i no i na to w sumie wychodzi, że właśnie kończę i z Warobots, i z YouTube'em. W związku z tym chciałbym podziękować osobom, które w ciągu zeszłego roku i tam kilku miesięcy oglądały moje filmy, gdzieś tam lajkowały, komentowały, jeśli już. Jestem za to bardzo wdzięczny. Gdzieś tam lekką motywację to jednak dawało do działania, ale mimo wszystko się wypaliłem i nie jestem w stanie po prostu z tego, z takim zapałem, jak powiedzmy, nie wiem, 7 miesięcy, 8 miesięcy temu to robić. Więc dziękuję, naprawdę dziękuję tym osobom. Spóźnione szczęśliwego nowego roku. Życzę wam wszystkiego najlepszego w sumie. Już tak, no, wiadomo, pożegnalnie. Życzę wam wszystkiego najlepszego, niech wam się tam w życiu powiedzie. Jeśli ktoś będzie chciał nagrywać tego YouTube'a, no to oczywiście życzę sukcesów, pomimo tego, że w Polsce jest to trudna widownia. No i co, no, myślę, że szerokiej drogi. Tak było w sumie. No w każdym razie po prostu się żegnam. Był to, myślę, że fajnie spędzony czas, te kilkadziesiąt filmów nagrane. Mam nadzieję, że nie czuliście się, jakbyście marnowali czas oglądając moje filmy. No w każdym razie miło było dla was nagrywać. Cześć.